Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, siódemka włoska dzisiaj. Będą dwie bitwy akurat wyjątkowo, ponieważ dwa działa również. Otóż jest to pierwszy niszczyciel z prawdziwego zdarzenia, ponieważ piątka, oczywiście ja postaram się omówić całą linię, natomiast piątka, no nie... Po prostu nie ze względu na tragiczną Alfę. Jest to plujka, oczywiście to działo piątki, można nam sobie postrzelać trochę, ale nie. Co innego z szóstką? Szóstka to już ma działo, może niezbyt celne, ale za to naprawdę ciągnie. Także bardzo dobry kamuflaż, można szóstką sobie pokampić, jak ktoś lubi. No i wtedy... Przechodzimy na ten czoł, który tutaj będziecie obserwować, czyli SMVCC56 siódemka, co bardzo, bardzo ciekawe, siódemeczka ma dwa działa do wyboru, czyli nie jesteście właściwie skazani tylko i wyłącznie na ten nowy system magazynka. O, jedzie mój ulubieniec, jak wiecie M4. 45 jest jednym z moich ulubionych pojazdów. I na pewno nim zamierzam pograć, ponieważ został podobno wzmocniony. Ale to pieśń przyszłości. No teraz możecie sobie w tym pojeździe wybrać dwa działa. Znaczy dział jest więcej, ale dwa takie najbardziej. No ja tutaj samotnie pojechałem na tą flankę, ale no ktoś tu musi być. Zobaczcie. Ciągnie jak najbardziej. Działo mamy tutaj, proszę bardzo. Takie było założenie, żeby nie grać goldem, bo tu dobre losowania były, więc nie było sensu. 175 penetracji, 320 uszkodzeń. Musicie przyznać, że jak na pojazd poziomu 7, całkiem przyzwoicie. Może ta penetracja mogła być trochę większa, ale za to uszkodzenia są całkiem, całkiem niezłe. No, tutaj najgorsze jest to, że rzeczywiście mamy do czynienia z niby magazynkiem, ale nie magazynkiem. Niestety. Dobra. Rozwalony i przy okazji tamten już się troszeczkę speszył, bo ja jestem na przeładowaniu, czego on nie musi wiedzieć, prawda? No zobaczcie, jak tutaj to jest. 15,82 przeładowanie. I teraz mamy 7 sekund chyba. Ja tu oczywiście na ISA mogę wyjechać, ponieważ nie jest on w żaden sposób zagrożeniem dla mnie. Nie wiem, no coś próbuję, ale tutaj zobaczcie. No to przeładowanie jednak jest w miarę szybkie w obrębie magazynka. Jakie wady tego czołgu? Mobilność, niewątpliwie. Czołg nie jest mobilny, w ogóle nie jest mobilny. Myślałem, że będzie lepiej, ale jest niestety słabo. Dodatkowo mamy tutaj, no, wydaje mi się, możliwość otrzymywania ciosów z dział, na przykład 122 mm w górną płytę wieży. Nie miałem chyba okazji pograć akurat tym czołgiem. Tak mi się wydaje, nie pamiętam jaka to była następna bitwa, ale tak typowo na górce. Chciałbym przetestować go na Malinówce. Malinówka to jest taka mapka, gdzie tam na tej górce idealnie można przetestować każdy wieżowy pojazd. Zakładając, że nie ma artylerii, bo ona się po prostu tylko naprzykrza, prawda? Wieża umiejscowiona z przodu tutaj jest, więc rewelacja. Nie udaje mu się. Ja oczywiście jeszcze dwie pestki. 606 ma życia, więc bardzo duża szansa, że mi się to uda. No niestety KW-3 się włącza tutaj do walki. Bardzo niefajnie. No i cóż. Teraz ten będzie chciał zajechać. Na szczęście... Z mojej drużyny ludzie KW-3 obezwładniają. No i to jest plus. Mam 500 życia. Całkiem przyjemnie. Usiłuję uciec tutaj. Pewnie bym mu finalnie nie uciekł, ale ponieważ się przeładowało,
O! Rozwalają go. Nawet nie musiałem. Artyleria mega wnerwiająca. No, od początku we mnie gościu walił. I to nie tylko jeden. Ale chyba to zrozumiałe, bo tu mają akurat na tą flankę artylerię bicie. I zawsze, jeżeli chcemy jechać tutaj na górkę, tam mniej więcej na linię 1, musimy się liczyć z tym, że artyleria właśnie w nas będzie strzelała, prawda? Natomiast wracając do czołgu, myślę, że powinniście go robić. To znaczy, on jest na tyle mocną siódemką, że wydaje mi się, iż będzie całkiem nieźle się nim grało. Sytuacja zmieni się diametralnie, gdy zacznie go rzucać ósemki, dziewiątki. Zwłaszcza ciężkie ósemki, dziewiątki. To nie jest pojazd, który gdzieś tam z tyłu będzie stał i zza krzaka kampił. Raczej jest to pojazd, który będzie z przodu. Cały czas z przodu. No, dziobasek sympatyczny. Także całkiem udało im się to. Ósemka, tak jak wam mówiłem we wczorajszym filmie, ósemka mi się podoba, ta premium. Zobaczymy, jak będzie z ósemką drzewkową. Jutro będę testował ósemeczkę drzewkową. Miejmy nadzieję, że mi się spodoba. To jest koniec bitwy, ale chcę wam pokazać jeszcze jedno działo. Okej, tym razem mapka murowanka. I co ciekawe, zmieniona mapka murowanka, także zobaczycie akurat tą część, która została zmieniona. Także ja tutaj dosyć ostrożnie jechałem. Wydaje mi się, że będzie się działo na tej flance. Będzie się działo. Jest tam sporo nowych możliwości. Zdecydowanie. Były bardzo dobre losowania, no też musicie to uwzględnić. Nie będzie się cały czas zdarzało losowanie na przykład na szóstki. Myślę, że bardzo często na ósemki będzie wyrzucało ten pojazd. Oni tutaj nie przyjechali, ale zobaczcie. Bardzo mapka w tym miejscu się zmieniła. Bardzo. Przede wszystkim nie funkcjonuje już ten stary krzak. No chyba, że ktoś by miał jakiś mega wysoki pojazd. Nie funkcjonuje, że stoicie sobie tam. Ale zobaczcie, ile tutaj nagle pojawia się możliwości. Po pierwsze, mamy teren taki pagórkowaty. Będzie można na wieżę tu całkiem nieźle grać. I podjechać do przeciwnika bardzo, bardzo blisko. Zobaczcie. Tu się zupełnie wszystko zmieniło. Myślę, że taki drugi oddech dla tej mapeczki. No cóż, niecelne. Ja tutaj mam teraz działo, które zadaje mniejsze uszkodzenia. Zobaczcie. To jest 175-240. Ale jest to po prostu działo celniejsze. Jest to działo bez tego dziwnego magazynka. Po prostu, mówiąc szczerze, gra się tym tak jak czołgiem ciężkim trochę. Z tym, że nie mamy obrotu wieży takiego, jaki ma zazwyczaj czołg ciężki. Pamiętajcie, że te niszczyciele mają tylko delikatny wychył tej wieży na bok. Dobra, ten dostaje. Oczywiście tu można grać na wieżę w tym miejscu. No, zobaczcie. Przebił mnie jagdpancer. Bez golda. Zobaczcie gdzie. Niestety, ale dolna płyta tego niszczyciela jest ogromnym weak spotem i trzeba o tym pamiętać. To nie jest to samo co w premce, gdzie mamy tylko taki wąski paseczek. Nie trafiono w pancerz. No i flanka została wyczyszczona, ale zobaczcie, jak zwiększyły się możliwości atakowania tą flanką. Naprawdę. Myślę, że tu nie będzie takiej nudy, jaka była zazwyczaj. Myślę, że teraz to się wszystko zmieni. Może to troszeczkę przyspieszę. Działo tego typu oczywiście ma też wady.
oprócz zalet, ale mi głos siada. No niestety nagrywaliśmy na ten drugi kanał, ja taki zupełnie nieprzygotowany, nierozgadany. No niestety, godzina gadania zrobiła swoje, także musicie mi wybaczyć. No zaczęli kapować, to jest... O, przepraszam. Zaczęli kapować, to jest błąd ogromny. Niestety, ale na tej mapce jest bardzo dużo możliwości dekapowania, więc radzę wam, jeżeli już chcecie kapować, to naprawdę w jakiś bardzo sprzyjających warunkach, bo jeżeli tu jest czołg, tu gdzie ja teraz, i wy kapujecie, nie macie szansy tego skapować praktycznie. Nie dość, że ja go widzę jak na dłoni, to jeszcze pomiędzy nami są te krzaki i on kompletnie nie może mnie wykryć. Wie tylko, że z tej strony mniej więcej coś tam leci, tak? Ale to się tak musiało po prostu skończyć. Teraz został zacny pluton trzech czołgów KW. No i jedziemy po niej. Jak widać, no, większy też DPM jest, jeżeli gracie tym działem. Natomiast z tego, co zdążyłem zauważyć, to chyba nie ma tu aż tak bardzo tanich pestek na tym dziale. No i na goldzie ile mamy? 175 zwykły, a na goldzie 195, czyli bieda totalna, słuchajcie. Jak na niszczyciel 7 poziomu na goldzie, to działo jest biedne. 195 penetracji to jest bardzo mało. Zwłaszcza, że tu 8 będą, a nawet 9, i przydałoby się, żeby niszczyciel je przebijał. Wnikliwiej postaram się omówić poszczególne te pojazdy w oddzielnych filmach oczywiście, a tutaj chciałem wam tak zaprezentować, żebyście widzieli, jak szybko to jeździ mniej więcej, czy to zwrotne, czy to niezwrotne. Przypominam, że mam tutaj założoną najlepszą załogę, jaka może być w tej grze praktycznie, czyli te wszystkie umiejętności po prostu są. No tutaj najpiękniejszy widok dla każdego czołgisty szanującego się, czyli baboczysko przebrzydłe. No i ostatni atak. Oni jeszcze mogliby to wygrać, gdyby to była walka w mieście. To dwie KW-2 zdecydowanie mogłyby wygrać coś takiego. Ale przy walce w krzakach, na górkach, no to niestety, niestety nie. Zamierzam sporo pograć tym pojazdem, bo na 7 bardzo, bardzo czekałem. Zazwyczaj od 8 się zaczynają takie jakieś innowacje, prawda? Natomiast tutaj o dziwo zaczęły się innowacje od 7. No i został już tylko jeden. Został już tylko jeden i koniec tej bitwy. Także moi drodzy, konkludując, polecam, zróbcie sobie, niskim kosztem można zrobić ten czołg. Myślę, że sporo zabawy będziecie mieli, jeżeli oczywiście nie będzie wam przeszkadzała słaba mobilność, no i w niektórych momentach przeszkadzała będzie wam na pewno słaba penetracja. To tyle, żegnam się z wami i do usłyszenia. Dzisiaj na streamie zaczynamy nową grę. Grę o kocie. Czy to będzie dobra gra na stream, czy też nie, to zobaczymy wieczorem. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.